No wiecie co, jednak to kurwa zmielę, znaczy pomielę czy zmiksuję. Tylko dlatego, że mam taki kurwa kapry. A przy okazji się pochwalę, jaki sprzęt kobieta kupiła. Taki bajer, zajebiście, że jest różowe, to jest najważniejsze, dodaj mu kurwa 100 koni. Uważajcie, bo to kurwa gówno jest zdradliwe, jak się włączy na miksowanie. To jest wielki kłopot, w sensie, no, można sobie krzywdę zrobić. Patrzcie, dlaczego? Nie wiem, czy to widać. Włączasz i chuja, nie działa. Dajesz turbo, nie działa jak jest na 0. Dajesz na 2 i chodzi. A później wyłączasz tego chuja i chcesz wyciągnąć. No nie będę pokazywał, bo sobie łapy potnę, ale no jest to zdradliwe, jak chuj później może wytłumaczyć. A jak palicie palkę, to sobie dokuszcie. Dźwiękiem niech się nikt nie przejmuje, bo te typy tak mają. No, jak widać, sprzęt jest zajebisty do tego. O, teraz wam to pokażę, patrzcie. O. Odkręciłem kurwa ten mikser, znaczy, no dobrze mówię, mikser. Chyba mikser się to nazywa. No i co, jakby ktoś tam paluchy trzymał, to bym mu kurwa ujebał, a było na zero, nie? No. Tak sprawa wygląda, więc kurwa uważajcie. Takie rzeczy robią. Pewnie to jest sprzęt dla tych, co kurde się chcą teściowej pozbyć, albo swojej kobiety. Dobra, no umyję to, pomieszam, zobaczymy dalej. Jakby ktoś pytał, to tak to w końcu kurwa wygląda umyte. Ale tu trzeba domyć. Hehe. Jebał to, nie ma kurwa czasu na razie na pierdoły. W ogóle się nie przejmujcie. Jak ktoś nie ma miksera, no to na chuj mu mikser. W końcu to można wziąć i upierdolić tak na szybciora. No i co? Troszkę mnie kurde kobita wzięła dzisiaj. Tylne obroty, w sensie, no myślę nie bardzo o tym co trzeba, ale jakoś wam pokażę, jak tu się kurwa pici bez pichcenia. Dobra, no tu powoli lecimy dalej, nie? Fajka w ryju. To
zdenerwować. To kurde widać, ja będzie widać. Ten kawałek ja osobiście odkroję, ale tylko dlatego, żebym się łatwiej zdjął, bo jest twardy. Zaraz zobaczymy, co tu na modze. Pamiętajcie, im więcej farszu, tym lepiej. Tylko niech się kurwa zawinie też, nie? To będą mega. No. Dwa, no ale wam tu pokażę jeszcze bliżej, nie? Widać, widać, jakie to jest kurwa duże. No to będzie zajebiste. Będzie długo gotowane. Tak zawijamy. Znaczy tak, no każdy nie chce zawijać kurwa jak chce, nie? I teraz sprawa wygląda tak, jeżeli nie zawijacie w te jakieś nici, tak babę robią się pierdolą, czy jakieś szadełka, trzymacie ten mniej więcej tutaj zakleszczone i tutaj też, no i chuj, na dół, na dół, na dół, podczas gotowania się to obróci, jak to już złapie. Są tacy, co smażą, my to pierdolimy, bo my jesteśmy z innej szkoły, a raczej bez. No i tyle, no zobaczymy kurwa jak to będzie, co tam będzie dalej. No to teraz napierdolę. Nie, to za dużo, bo to się kurwa nie ugotuje. Cyk, na ile to wygląda, na ile jest. Później pokażę, jak to w garze wygląda. Szału na pewno nie robi. Pamiętajcie, żeby sobie tą sałatę umyć, czy tam co niektórzy przygotowują, nie wiem, ja to kurwa wziąłem, myślałem, że to kalafior jest. Cyk, pozawijać i chuj. No, ten kawałek to przyznam, że mi się ciulate ubiło kurwa w tym garze. No, ale udało mi się poprawkę zrobić. No i lecicie zresztą tak samo, no